Ciśniemy z rana na maksa. Imponujący w moim wykonaniu dzisiaj, ale ciśniemy na maksa, ruszamy, dupy nie poddajemy się, jak zawsze. No, ja już po pracy, w pracy ok, i chciałbym podkreślić, że moja wychowanka Oksi robi przepyszne ciasta. Palce lizać. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o cukrze. A propos słodkich rzeczy. To, że moja wychowanka robi przepyszne ciasta, palce lizać, to niestety już nie znaczy, że mogę tyle jeść tego słodkiego, dlatego ja się ograniczam. Jest mi z tego bardzo smutno, no ale to po prostu bezpośrednio trafia w moje zdrowie, co pokazało już nie raz, że po prostu muszę spasować. I czasami mi się udaje, czasami nie. W tej chwili będę znowu próbować ograniczyć sporo tego cukru, bo cukier zabija. Cukier nie wspomaga, cukier zabija. I co najgorsze jest to, że to jest główny żywiciel wszystkich raków. Więc jeżeli ktoś ma raka i jeszcze go karmi cukrem, no to go po prostu, tego raka bardzo rozbudowuje. Dlatego cukier jest szkodliwy, zwłaszcza w dużych ilościach. A ja kiedyś potrafiłem jeść na śniadanie, obiad, kolację cukier słodkie. Teraz to ograniczam, chociaż wiecie, różnie to bywa. Natomiast mam postanowienie, żeby to maksymalnie ograniczyć do minimum. Był taki okres w zeszłym roku. Na przełomie zeszłego roku i tego roku, że przez 3-4 miesiące nie jadłem słodkiego. Co spowodowało, że lepiej się czułem, lepiej wyglądałem i też nie miałem ochoty na słodkie. To był wielki plus. Potem stopniowo zacząłem do tego wracać. Spasowałem. No i czas wrócić do abstynencji od cukru. A czy jestem w stanie od razu zejść do zera z cukrem albo do 90%? Odłożyć ilość cukru w różnych postaciach? No nie. Tutaj przychodzi mi na myśl jeden film, o którym mówiłem. Pokażę go tutaj za chwilę. Oto on. To tak jak właśnie z jedzeniem kostki czekolady. Jeżeli chcesz przestać jeść całą czekoladę, no to nie możesz po prostu tak rzucić od razu tej całej czekolady, bo prędzej czy później to nie wrócisz. Dlatego odkładanie codziennie jedną kostkę czekolady na bok, czyli zjedanie oprócz tej jednej kostki czekolady, tą czekoladę, sprawi, że za jakiś czas wejdzie w ciebie nawyk taki, że nie będziesz mógł jej po prostu, nie musiał po prostu jej jeść. Tak. Tu trzeba jak z nałogiem. Czyli stopniowo. Jeżeli, nie wiem, codziennie jesz coś słodkiego, no to postanawiasz, że przez 6 dni w tygodniu jesz, natomiast jednego dnia sobie odpuszczasz całkowicie cukier. W następnym tygodniu próbujesz przez 2 dni nie jeść i przez 5 dni jeść i tak dalej, aż dojdziesz do momentu, że będziesz potrafił, że będziesz potrafiła ograniczyć cukier aż do tylu. Film, który pokazałem, to jest jeden z przykładów, w jaki możesz sobie pomóc, aby właśnie ograniczyć cukier, czy ograniczyć jakieś inne uzależnienie stopniowo. A dlaczego tak? Już ci tłumaczę. A jest to związane z tym, że nasz mózg
odczuwa w momencie, gdy robisz coś innego. Gdy na przykład przez miesiąc robisz jedną rzecz cały czas, to mózg się do tego przyzwyczaja. Natomiast gdy w pewnym momencie zaczynasz robić coś innego, czyli wprowadzasz jakiś inny nawyk do swojego życia, to mózg wtedy myśli, coś jest nie tak, ktoś mnie atakuje, muszę go powstrzymać. I robi wszystko w twoich myślach, w twoim działaniu, w twoim organizmie, żeby ciebie powstrzymać od tego, żebyś tego nie robił. Dlatego jeżeli gwałtem będziesz go atakować, bum, strzelisz mu prosto w oczy, to on ci strzeli dwa razy mocniej. Dostaniesz i sierpowy, i z łokcia. Dlatego trzeba to zrobić bardzo mądrze, żeby go po prostu przechytrzyć. Rozumiesz? Czyli stopniowo, malutkimi kroczkami, tak, żeby on tego nie zauważył. I wtedy on stwierdzi, mózg, że to jest nic złego. On się do tego przyzwyczai, zobaczy, że mu się nic nie dzieje i że faktycznie można tak żyć. Dlatego stopniowo, małymi kroczkami, zwiększasz po prostu swoje pole działania, pole rażenia na twoje uzależnienie od czegoś i w pewnym momencie będziesz mieć przewagę. Dzięki temu, że będziesz mieć przewagę, będziesz mieć kontrolę nad tym. I ja właśnie będę to robić. Czy mi się uda? Zobaczymy. Chociaż na krótki okres znowu spróbuję, a potem znowu przerwa i znowu wrócę do tego. Dlatego, jeżeli masz jakieś większe uzależnienie, obojętnie jakie, to spróbuj sobie wykorzystać schemat kostki czekolady, o którym jest właśnie w tym poprzednim filmie, który ci pokazałem. Tam będziesz mógł sobie poćwiczyć, możesz na czym innym poćwiczyć, wyrobić sobie jeden nawyk i dzięki temu będzie łatwiej tobie go wprowadzić w kolejny nawyk. I możesz się pochwalić również, że udało mi się ograniczyć do zera picie kawy. Picie kawy sypanej. Ja rozpuszczalnej nie piję w ogóle. Piłem kawę sypaną. Zdarzało mi się nawet 3 razy dziennie, ale ograniczałem do jednej kawy dziennie, natomiast już piję aż tyle. Od 8 miesięcy. 8 miesięcy nie piję kawy. Także to mi się też udało. Druga rzecz, o której przed chwilą Tobie wspomniałem, to będzie cukier. Żebym się po prostu lepiej czuł, żebym był zdrowszy. A proszę Cię, powiedz mi, napisz mi w komentarzu, czy Ty masz jakieś tego typu uzależnienia. Jesteś od czegoś zależny? Coś z tych rzeczy, może jakieś inne. Po prostu bardzo lubisz robić, twój organizm po prostu nie może z tego żyć. Czy może udało ci się z tego wyjść, może nie? Jak to jest u ciebie? Może masz jakieś inne sposoby, metody, techniki na to, żeby po prostu pomóc sobie z jakimś tam nałogiem. Daj mi znać, proszę cię, w komentarzu i może mi to pomoże również do tego, żeby mój cukier, wiesz, doprowadzić do zera. Dzięki za wysłuchanie. Sobota już dobiega końca. Jutro się widzimy w niedzielę. Ja będę tutaj. Nie wiem, czy ty będziesz. Jeżeli będziesz, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to bardzo źle. Dlatego proszę cię, żebyś był. Napisz mi, proszę cię, w komentarzu, jeżeli będziesz oglądać ten film, co sądzisz o tym, o tej technice. Czy masz jakąś inną technikę, inny sposób na to, żeby walczyć z jakimś nałogiem? Co ja mogę też wprowadzić do swojego życia, co mi ułatwi? I jeżeli napiszesz mi, to ja będę mógł to wykorzystać, to też się podzielę, czy to u mnie zadziałało ten konkretny sposób. Także widzimy się jutro. Dzięki. Trzymaj się. Dobrej nocki i do jutra. Hej!